Już po raz kolejny trafia do mnie monitor firmy Philips o oznaczeniu 326M6VJRMB/00. Sama konstrukcja pochodzi z serii Momentum i została wyposażona w matrycę o rozdzielczości 4K, która wspiera również technologię HDR, a sama konstrukcja została wyposażona w podświetlenie AmbiGlow, co zapewnia nam dość ciekawe korzystanie z tego urządzenia. Przechodząc do budowy tego urządzenia, mamy tutaj format 16:9 w rozdzielczości 4K, a rozmiar wyświetlonego elementu to 31,5 cala. Samo urządzenie charakteryzuje się, jak już wcześniej wspomniałem, technologią HDR, która sprawi, że kolory będą dość ostre, jasne i nasycone. Przechodząc do samej budowy urządzenia, urządzenie w czarno-siwym kolorze z dość ciekawą podstawą, która nie będzie zabierała nam dużo miejsca na biurku. Jeżeli chodzi o podstawę, jest ona wykonana w części z elementów metalowych, co bardzo fajnie i stabilnie utrzymuje tą konstrukcję na naszym biurku. Sam element wyświetlający obraz możemy pochylić w płaszczyźnie. Niestety nie możemy go obrócić w tryb pivot, ale myślę, że duża część osób nie będzie z tego korzystała, ponieważ jest to dość wielka konstrukcja jak na wykorzystywanie tej funkcji. Urządzenie zostało również wyposażone w szereg złącz, mianowicie 3 złącza HDMI, jedno złącze DisplayPort, wejście PC Audio, wyjście słuchawkowe, hub USB z 4 portami USB 3.0 oraz 2 z nich, które będą miały funkcję szybkiego ładowania, dzięki czemu szybko naładujemy naszego smartfona, podłączając go do tego urządzenia. Jeżeli chodzi o złącza, znajdujemy tutaj również złącze zasilające, jak również razem z tym urządzeniem znajdziemy zasilacz, dzięki któremu będziemy go mogli zasilić. Wracając jeszcze na moment do dźwięku, mamy tutaj wbudowane 2 głośniki 5W, które grają dość dobrze jak na tego typu konstrukcje, ponieważ spotykają się z gorszą jakością dźwięku reprodukowaną przez inne konstrukcje. Sam element wyświetlający, czyli ekran, ma możliwość zawieszenia również na mocowaniu VESA 100×100 mm, jak również blokada Kensington, dzięki której przymocujemy to urządzenie do naszego stanowiska, tak aby nie dostało przysłowiowych nóg. W urządzeniu znajdziemy bardzo proste menu, dzięki któremu ustawimy całe urządzenie do własnych predyspozycji, po którym będziemy się przemieszczać za pośrednictwem małego joysticku umiejscowionego w tylnej części ekranu. Umawiając menu, zajrzyjmy na chwilę pod spód tego urządzenia, a mianowicie na oświetlenie AmbiGlow, o którym mówiłem na samym początku. Mamy tutaj możliwość przestawienia w menu własnych predyspozycji, jakimi są jasność, typ wyświetlania, typ koloru podświetlenia, ustawienia go pasywnie, czyli będzie świecił nam na dany kolor, jaki sobie ustawimy, przechodzenie między fade'ami, cały fade, jak również ustawienie kolorystyki, która zbliża się do kolorów wyświetlanych na ekranie, co najbardziej chyba przypadło mi do gustu. Jak już wcześniej wspominałem, urządzenie jest dość duże, ponieważ wyświetlacz ma 32 cale. Korzystałem z niego przez dość długi czas, bo myślę, że to był ponad miesiąc, może nawet nieco dłużej. Montowałem na nim bardzo dużo materiałów, co bardzo fajnie sprawdziło się, ponieważ tak duży obszar w tak dużej rozdzielczości dawał mi pełny obraz na to, co widzę, na ułożenie sobie całego workspace'u, gdzie mogłem w bardzo łatwy sposób montować materiały, ponieważ tym zajmuję się obecnie na co dzień. Chętnie bym go widział na dłuższy czas w perspektywie użytkowania. Niestety czas testów dobiegł końca, a ja będę bardzo miło wspominał tą konstrukcję. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, a ja zapraszam Was do innych materiałów na moim kanale. Na razie Wam, cześć!